Gdy zamykam oczy, mam przed nimi te wszystkie miejsca, w których będziemy za chwilę. Marina, Marina, Marina. Nie jesteśmy w słonecznej Italii, natomiast w słonecznym Olsztynie. A słowa piosenki są przywołane tylko dlatego, że po mojej prawej stronie Marina, po mojej lewej stronie. Szanowni Państwo, znajdujemy się w malowniczym Olsztynie. Po mojej lewej stronie kompleks miejskich plaż, gdzie wypoczywają tubylcy i nie tylko. Za nami Stare Miasto, ale w znaczeniu dosłownym, bowiem tam jeszcze nie byliśmy. Szanowni Państwo, stoję przed olsztyńskim zamkiem. Miejscem, w którym rezydował przez 4 lata swojego życia nie kto inny jak sam Mikołaj Kopernik, którego pomnik znajduje się niedaleko stąd. Jednakże obecnie w tym miejscu znajduje się Muzeum Warmii i Mazur. A w mojej dłoni trzymam najlepsze lody w Olsztynie, ale chyba w całej Polsce. Za nami rodzina lodziarnia. Tak tylko dodam, że lodziarni w całym Olsztynie znajduje się kilka i cieszą się one ogromną popularnością wśród tubylców i turystów. Przywołany Mikołaj Kopernik stał się żywą legendą Olsztyna. Właśnie w tym miejscu znajduje się pomnik jego czci. I z nim także wiąże się wiele legend. Tak jak na przykład to, że złapanie Kopernika za nos przynosi szczęście, chociażby w miłości. Czy to jest pewne, tego nie wiem, tak nie jest pewne według badaczy, czy akurat Mikołaj Kopernik był księdzem. Jedno jest pewne, że liczne grono turystów, w tym dzieci, lubi siadać mu na kolanach. Kończąc naszą podróż po Olsztynie, nie sposób ominąć wyjątkowe miejsce. Jest nim bowiem olsztyński ratusz. A tak bardziej szczegółowo wieża tego ratusza, gdyż nie jest to tak bardzo świętobliwe miejsce jak katedralna wieża, w której byliśmy nie tak dawno. O tej wieży też krążą liczne legendy, tak o zamku, z tym, że na nieco innym tle, bowiem były prezydent Olsztyna, Czesław Jerzy, na tej wieży. Marina, 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 ti voglio più presto sposa. Marina, Marina, Marina. Szanowni Państwo, kuchnia Olsztyna to przede wszystkim kuchnia warmińska. Ta z kolei swoje danie opiera przede wszystkim na farszynkach, podpłomykach, nawet na ślimakach. Te z kolei zostały zaczerpnięte od żołnierzy Napoleona, którzy szli tymi terenami na Rosję. Od Włoch. Dumni olsztyniacy zaczerpnęli co innego. Mianowicie pizzę. Jest to obecnie najpopularniejsze danie w całym Olsztynie, jak i na całej Warmii. Pizza, którą dla Państwa przygotuję, jest bardzo prosta, ale opiera się na kilku bardzo ważnych elementach. Pierwszym z nich jest mąka włoska. I dosypujemy dwie szklanki, na to 1/3 mokrych drożdży. Te posypujemy szczyptą cukru i po bokach niekopiata łyżka soli. Ważne, żeby tej soli nie sypać na drożdże, ponieważ mogłoby dojść do przedwczesnego ich wysuszenia. Natomiast polewamy innym nieodzownym elementem każdej dobrej pizzy. Tutaj poprosimy o pomoc panią Agnieszkę. Pani Agnieszko, prosimy. 4 łyżki oliwy. Oliwy dobrej jakości. To jest bardzo ważny element, ponieważ nawet jeśli użyjemy gorszej mąki,
tej naszej polskiej tortowej, to dobra oliwa można to zrekompensować. Bardzo dziękujemy. Na to polewamy 1/3 do połowy szklanki przegotowanej ciepłej wody. To wszystko mieszamy, aż będzie jednolitą masą. Teraz zostało nam tylko rozwałkować nasze ciasto i nakładać składniki. Jako pierwszy, jak zawsze, sos pomidorowy, który wcześniej przygotowaliśmy, opiera się on na przecieru pomidorowym lub oliwy, soli i cukrze. Na sos mozzarella fior di latte. My akurat zrobimy pizzę typu greckiego. Na to feta oraz czarne oliwki. I tylko dla przyozdobienia na świeżą pizzę możemy nałożyć świeżą bazylię. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol sapere. Z tak oto rumianymi rożkami wyciągamy pizzę po około 7 minutach z pieca nagrzanego do 220 stopni. Taką pizzę zostało nam już tylko doprawić oliwą i tutaj o pomoc poprosimy raz drugi panią Agnieszkę. Pani Agnieszko, prosimy, prosimy. Prosimy doprawić oliwą. Pięknie, dziękujemy. Już tylko kilka listków świeżej bazylii i stało nam pokroić radełkiem. Tak w ramach ciekawostki, maszyna do krojenia pizzy nazywa się nie inaczej. Zwieńczeniem naszej kulinarnej podróży do Olsztyna jest już tylko konsumpcja. Chyba najprzyjemniejszy moment w całej tej podróży. Ja tylko wspomnę, że do takowej konsumpcji polecam dwie pozycje alkoholowe. Pierwszą z nich jest południowoafrykański Chardonnay, a drugą węgierski Tokaj. I ja dzisiaj tym właśnie Tokajem będę się raczył, ponieważ następną podróż zabiorę Państwa do Węgier. A teraz pozostaje mi tylko oddać się uciechom kulinarnym i alkoholowym. Rzecz jasna. Non